Cześć, witajcie na kanale Sklepiku Gosi. Dzisiaj mam dla Was w ramach inspiracji mojej kartkę typu shaker, więc tutaj te wszystkie cekiny się przesuwają. Napis nie przestawaj marzyć, nie mam pojęcia z jakiej jest kolekcji, od razu się przyznaję bez bicia. Ja go dostałam w ramach gratisów do jednego z zamówień w sklepiku. Cała kartka jest, poza tym jednym napisem, jest z kolekcji Craft a Clock Kosmiczne Przygody. Wykorzystałam tu tekturkę shakera i tekturkę właśnie tej rakiety, jeszcze spoza kolekcji. I właśnie tak się prezentuje ta kartka. Z tyłu jest dekoracja w postaci arkusza papieru. I kartka jest otwierana do góry. Mamy tutaj miejsce na życzenia i też taka grafika fajna się tu jeszcze znalazła. Użyłam maski z tych gwiazdek. O, też od Craft Uli. No, ale to zaraz zresztą poopowiadam dokładnie, co było potrzebne. Jedna rzecz, której nie użyłam, a powiem, że zamierzam użyć, to ta gąbeczka antystatyczna z pudrem antystatycznym. Jak widzicie, nic tutaj mi się nie przykleiło, więc nie miałam takiej konieczności, żeby tego użyć. No, jeśli jesteście zainteresowani, jak taka kartka powstała, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Do takiej kosmicznej kartki będę potrzebować bazy, kleju, na pewno jakiegoś narzędzia do cięcia, żeby duży arkusz pociąć, nożyczki, kość do bigowania, ołówek, linijka, czyli takie podstawy. Z podstaw będą jeszcze potrzebne papiery. Ja tutaj mam kosmiczne przygody Creative Young, Craft a Clock. No, czuję się young, więc sobie wybiorę z tego zestawu jakieś arkusze. Mam też zestaw dodatków do wycięcia. Na pewno coś z tego sobie wybiorę. Poza tym w centrum głównym, znaczy no, jakie może być centrum, mam tekturkę shakera od Craft Uli. Ona jest dostosowana do tej bazy, jest 14x14, więc będzie tak w całości ją obejmować. I taką tekturkę rakiety, która wystrzeli w kosmos. Od Craft Uli mam jeszcze maskę gwiazdek, które mi się będą fajnie tutaj pasować. I od Craft a Clock z pasków, z napisów, które były kiedyś w gratisach, mam taki napis Nie przestawaj marzyć. Myślę, że bardzo fajnie będzie tutaj pasował do tych kosmicznych przygód. Mam wykrojnik kwadratu z przeszyciami, chodzi mi o te przeszycie na zewnątrz, bo tak sobie myślę, że może to fajnie wyglądać, ta ramka zaklejona właśnie papierem tak od drugiej strony przeszytym, ale to nie jest obligatoryjne, jeśli wykrojnik, to taśma washi, żeby go w dobrym miejscu przykleić. Będzie maska potrzebna, więc mam pastę modelującą, tu akurat z pentartu, i mam brokat, w planach mam posypać sobie właśnie te gwiazdki, żeby się tak fajnie mieniły. Bardzo lubię ten brokat. Co ja tu jeszcze mam? Jeśli będzie shaker, więc mam folię, którą no, trzeba będzie ten shaker ogarnąć. I taśmę dwustronną, tą mocną. Mam też tą gąbeczkę z pudrem antystatycznym, żeby się nie przyklejały. Cały czas się biję z myślami, czy jej użyć, bo kiedyś użyłam na ciemnej bazie i efekt mnie nie zadowolił. Może jeszcze coś. Tu mam gwiazdki do góry dnem, bo mam z tej strony je otwarte, więc mi się już, widzicie, wysypują. Wybiorę sobie jakiś kolor. Tu myślę, że te granatowe bardzo fajnie, te akurat są zakrzona. Bardzo fajne gwiazdki. I jakieś takie cykinki zwykłe. No ale to już każdy sobie wypełni shaker tym, co ma. Myślę, że to z grubsza tyle. Zobaczę, jakby co to jeszcze Wam dam znać, ale tak podstawy ogarnięte. Do oklejenia bazy wybrałam te dwa arkusze, konkretnie ten jeden, więc potnę go na kwadraty o wymiarach 13,7 x 13,7 cm, a z tego arkusza, myślę, że z tego najbardziej takiego jakiegoś granatowego, albo tutaj,
18 na 18, taki kwadrat wytnę i zaraz do Was wracam. Mam przygotowanych 5 arkuszy, 5 kwadratów, 4 mniejsze, właśnie 13,7 na 13,7 i jeden taki duży 18 na 18, ja go sobie odkładam na razie. A tu zajmę się oklejeniem bazy. Wewnątrz będę miała ten wzór, bo chcę, żeby kartka otwierała się do góry, więc mam przygotowane to tak. Ja to sobie poprzyklejam wszystko i przyspieszę. Bazę mam już oklejoną. Postanowiłam to wyciąć, dlatego to jest tak, żeby kartka jak będzie stała tak, żeby z tyłu też była ładna dekoracja. Postanowiłam to wyciąć, dlatego że oklejanie to jest żadna filozofia. A z chwilę mi tu wychodzi słońce. Dzisiaj miało nie być słońca, no ale jakoś... jakoś bardzo chcę, żebym miała tu problemy z nagrywaniem. Użyję sobie maski. Na środku będzie ta rakieta, więc gwiazdy chcę, żeby były tak mniej więcej z prawej i z lewej strony. I użyję właśnie pasty modelującej. Wiem, że niektórzy używają bardziej zaawansowanego sprzętu. Ja jestem jednak leniwiec i ja w taki sposób używam pasty modelującej maski. Nie będę tego robić jakoś super idealnie, bo tutaj z zewnątrz i tak przyjdzie dookoła jeszcze ramka. Kto by przypuszczał, że będziemy mieć we wrześniu taką pogodę słoneczną. Miało dzisiaj być bardzo pochmurno. I ja tu sobie sypię tym brokatem, żeby mi się to tak fajnie mieniło. Po masce nadmiar oczywiście strzepuję. I to zostawiam sobie do wyschnięcia na bok. Na razie się tym w ogóle nie przejmuję, bo to jest jednak pasta modelująca. Ona dosyć szybko schnie, ale nie aż tak, żebym już miała tu na niej coś kleić. Folię docięłam sobie do wymiarów 13,5 na 13,5 i przykleję ją do jednego z tych kwadratów. I przyklejam folię. Tu został kawałek tekturki dookoła, więc drugą warstwę, którą będę przyklejać, przykleję też dookoła, tak odrobinę kleju dam. Ostatnią warstwę też przyklejam na klej.
wyrównuję, żeby nic nie wystawało. I dociskam. Teraz zajmiemy się tym dużym kwadratem. Ja go sobie skróciłam. 17,1 na 17,1 cm. Takie ma teraz wymiary. Łatwiej mi będzie bigować. I tak zbiguję dookoła na 1,5 cm. Więc będzie z każdej strony 1. Oj, przesunęło mi się, a to niedobrze. 1 i 1,5. Niewiele widzę, nie chcę Wam tu machać. I tak z każdej strony. Tym sposobem mam teraz, przynajmniej powinnam mieć, 14,1 na 14,1 mniej więcej. To będzie po zagięciu. Ja wiem, że to będzie wychodzić poza bazę. Odrobinę. Ale jeśli będzie... Ale myślę, że nie będzie tak źle. Dobra. Teraz sobie tu poucinam trochę. Gotuję wykrojnik na środku. Jak ja najczęściej robię, żeby to było faktycznie na środku? Robię przekątne kwadratu. Tylko tak robię je w miejscach, w których wiem, że będzie środek, żeby mi to potem tu nie przeszkadzało za bardzo, te linie. I wykrojnik ostrzem w dół. No tu zrobiłam za krótki. Żeby te przekątne zgadzały się z tymi przekątnymi. No jeśli trzy się zgadzają, to czwarta będzie. I to w tym samym będzie na środku. Ja sobie oczywiście wykrojnik przesuwam, bo to mi się... przyklejam, bo to mi się oczywiście poprzesuwa zaraz. I robię, przyklejam najczęściej od środka, bo nawet jeżeli mi się coś, jeżeli mi się oderwie papier razem z taśmą washi, to wtedy będę, oderwie mi się na tym elemencie, którego ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję to dookoła. I teraz do mojej maszynki to tu prawdopodobnie nie wejdzie, bo to ma 18 cm. Więc ja już sobie po tych liniach bigowania zagnę. Sprawdzę jeszcze, czy tu się nic nie przesunęło. Jest wszystko ok. I przepuszczam to przez maszynkę. Po wyjęciu z maszynki wygląda to tak, że mam tu ładny kwadracik. To jest tak mocno zbigowane, ale to już nie problem. Zaginam te resztki dookoła. To teraz powinno mi ładnie objąć całą tekturkę. Mogę te rogi poucinać, żeby na siebie nie zachodziły. O, jeszcze tak zrobimy. I teraz to już jak mi się skleiło ładnie, to będzie w taki sposób obramowane. Teraz trzeba zwrócić uwagę, żeby ta strona głębsza
mająca dwie warstwy tekturki była od spodu. I ja to sobie tu tak wkleję. I ramka mojego shakera gotowa. To będzie do przyklejenia na bazę. Z zewnątrz wygląda całkiem fajnie. No taka gruba tekturka ma to do siebie kilka warstw, że one nie wyglądają zbyt estetycznie, więc postanowiłam to zakryć. Teraz zajmiemy się tekturką, czyli wytnę ją po prostu z tej ramki. Sam statek odrzutowiec, jak zwał, tak zwał, myślę, że podkleję na niebieskim papierze. I jak ja to robię? Wykorzystuję do tego tą tekturkę, którą tu mam. I ołówek. I odrysuję sobie obrys do wycięcia. I to wytnę ręcznie już nożyczkami. Tu mi się krzywo oczywiście zjechało. Myślę, że będzie ok. I jeszcze wzięłam ogień. Oczywiście, żeby był, wiecie, no pomarańczowy, a nie jakiś byle jaki. Więc tu robię tak samo. Nie wiem, czy dobrze zrobię, ale tak mi się tu strasznie jasno zrobiło teraz, wiecie, to się iskrzy, mieni i postanowiłam to trochę pochlapać niebieską farbą. Mam jakąś taką farbę akrylową i taką, może zmieszam trochę tej pochlapię. Najwyżej będziemy robić bazę jeszcze raz. Tym razem nie będę chlapać tym szczoteczką, bo jest tak mniej przewidywalna, tylko pochlapię sobie tym
szaszłykiem, patyczkiem do szaszłyków. Zachlapane jest tak już dosyć konkretnie, więcej nie będę. Poczekam, aż to chwilę wyschnie i będę już tu przyklejać elementy. Ok, elementy powycinane. Czas tu zacząć coś działać więcej. Postanowiłam, że nie będę przyklejać tych elementów, bo brzydko je wycięłam. Widać bardzo miejsca skalpela, chyba skalpel już mam tępy, więc sobie po prostu daruję. Dodam jeszcze, że ja sobie tych elementów nie wycięłam od razu wszystkich, tylko tak mniej więcej, te, które bym chciała. I jak mi coś brakuje, teraz to docinam. Ja wolę sobie docinać z tego arkusza, gdzie widzę wszystko, jakiej wielkości są te elementy, więc wolę z takiego robić, niż jakbym miała wyciąć całość i teraz grzebać w tym całym stosie. Więc wolę tak po troszku tylko robić. I zobacz, czy mi to będzie przylegać do folii. Nie przylega, przynajmniej na razie. Więc nie będę używać tego antystatycznego pudru. Po prostu przykleję to do papieru.
I wiecie, co zrobię? Ja to czymś przycisnę, więc wracam do Was, jak to trochę odleży. Ok, trochę to tu wyschło. Cekiny się nie przyklejają, więc myślę, że nie najgorzej to wygląda. A teraz tu trzeba by było poprzyklejać te elementy, które sobie tak wstępnie rozplanowałam. No i to by było na tyle chyba. Nie będę już tu nic więcej kombinować. I tak, jest tak, no, trochę nawalone. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się taka moja propozycja podoba. No, kartka jest otwierana do góry. Tu będzie miejsce na jakieś życzenia. Do postawienia powinna stać bez problemu. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam Was do kolejnych moich inspiracji. Pa, pa!